Siemaneczku, ludzie, do was w kolejnym maksymalnym vlogu po długim czasie. W kolejnym normalnym vlogu, jak chcesz się nazywać. Dzisiaj jestem z moją dziewczyną Sofii. Jedziemy do... Jedziemy ci do Europa Parku. Jesteśmy jakoś za 15 minut, będziemy już na miejscu. Jedziemy, właśnie pomyślałem, postawiłem tak kamerę, bo fajnie to wygląda, jak się nagrywa. Zobaczymy, jak z dźwiękiem będzie. I tak dużo osób pyta mnie, prosi, żebym zrobił znowu jakiegoś vloga, więc dlatego pomyślałem, jedziemy tam. To mówię, to będę mógł wam zrobić jakiegoś ciekawego vloga, bo jak zawsze widzieliście Holiday Park, takie inne, Legoland na moim kanale. To tym razem zobaczycie Europa Park. Będzie fajnie, zostajemy cały dzień, bo otwierają dopiero za 25 minut. My będziemy za jakoś 15 minut tam, albo za 10 nawet. Czekaj, sprawdzę. 12 km muszę. Do 12 km. No, będziemy za 15 minut na miejscu, więc będziemy przed otwarciem. Na pewno będzie dużo ludzi, bo się ostatnio ferie, bo ferie się zaczęły i może być strasznie dużo ludzi, dlatego też wcześniej wyjechaliśmy. I powinno być fajnie. Byłem raz tylko w Europa Parku. Z tym moim kolegą Flow. Go with the flow, nigga. I wtedy nie nagrywałem, bo byliśmy z jego rodziną, nie chciałem po prostu nagrywać, ale dzisiaj pomyślałem, to nagram wam vloga, bo coś nowego, coś ciekawego będę właśnie robił, dlatego jak zawsze mówimy, będę robił coś ciekawego, zawsze nagram, dlatego dzisiaj nagrywam. I tak, zobaczcie, to jest takie Holiday Park, tylko kurwa, o wiele większe, jest to roller coasterów, nie wiadomo co, zajebiście będzie. Więc my będziemy dalej jechać i się zobaczymy na miejscu. Więc ludzie, jesteśmy na miejscu, kupiliśmy bilety, wszystko. Jesteśmy w środku. Jesteśmy w części Włoszech. Zobaczymy, co będziemy robić, na początku chcemy coś zjeść, bo głodni jesteśmy. Dzięki Bogu nie było trzeba długo czekać, bo od razu weszliśmy. I bilety są w chuj drogie. Za dwie osoby zapłaciliśmy z biletem za parking 111 euro. To powyżej 400 zł. 52 euro za jedną osobę, to jest strasznie dużo. Ale też będziemy mieć dobry czas, więc teraz zjemy coś i zobaczymy, gdzie pójdziemy. Więc ludzie, byliśmy na kilku rzeczach, nie nagrywałem, bo to były same rzeczy takie, na których nie mogłem nagrywać, nie mogłem mieć telefonu. Fajne rzeczy, takie małe, nagrałem klipy po prostu z miejsc, w których to było. Jak miałem telefon przy sobie, to nagrałem. Fajnie, tutaj siedzimy teraz z Sofii, tutaj w takim miejscu. I myślimy, co będziemy robić. No, nie gadałem, bo ludzie szli. Jesteśmy tutaj przy takim domku, w takim małym jakby lasku, można powiedzieć. I zaraz zobaczymy, gdzie będziemy dalej szli. Nie wiem, jakoś nie chcę gadać, jak dużo ludzi jest, się odzwyczaiłem przez tyle czasu, nie nagrywałem, nagrywać vlogi. Więc trochę, wiecie, dziwnie mi tak jest, jak mam nagrywać, jak ktoś idzie albo coś. Więc zobaczymy, co teraz znajdziemy. Jak będę mógł nagrywać, to będę próbował. Nie będę mógł, no trudno, nie będę mógł po prostu nagrać, ale też nagrywam kilka klipów, jak to wszystko wygląda, bo to w porównaniu do Holiday Parku to jest nigga, 10 razy większe. Okej, Sofie? A i tu wiecie, jeszcze jej wcześniej nie pokazywałem, to Sofie. Jesteśmy prawie 3 miesięcy razem. Oh, this is my liebe Freundin. Yeah. Więc teraz zobaczymy, co będziemy robić i się zobaczymy potem. Więc siedzimy, ludzie, na ławce znowu, 2 godziny później. Byłem na najszybszym rollercoasterze. Byliśmy jeszcze na dwóch takich małych rzeczach. Przed chwilą zjedliśmy. Siedzimy, szukamy, gdzie możemy iść. Bo to, kurwa, i tak nam się pomieszało, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Więc będziemy szukać, kurwa, miejsce, żeby zjeść coś. Szukaliśmy też pół godziny. Tu jest tyle tego. I teraz siedzimy. Myślimy, na co iść.
mamy dopiero trzecią, zamykają o 8, normalnie o 6, ale o 8 zamykają, bo lato, więc ludzi to tamto. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, poszukamy coś i będę próbował nagrywać. Więc ludzie, mamy 7, wyszliśmy dopiero, tutaj też jeszcze jest rollercoaster przy parkingu. Bro, shut up! I będziemy jechać do domu, mamy 1,5 godziny drogi, 130 km, ile kilometrów sind das zu uns heim? 130? 130. Kurwa, nóg nie czuję, ludzie. Się spałem w nocy 2 godziny. Się obudziłem, nie mogłem spać. I fajnie było. Nie nagrałem na czymś, jak na czymś byłem, bo nie było niczego, gdzie mogłem nagrać. Gdzie mi jakiegoś problemu nie dostał albo coś. I tak nagrałem prosto, jak to wszystko wygląda trochę. I tak... What the fuck up, niggas? Oh my god, bro, you want to see my cock? Więc... Siódmy. Więc teraz będziemy jechać z domu. Jesteśmy zmęczeni. I zobaczymy, co porobimy. Jestem halb nein. Neun. Dziewiąta, po dziewiątej w domu będziemy, bo jeszcze do niej musimy na chwilę zajechać. I u mnie będziemy. Więc my będziemy jechać. Kurwa, aleśmy suferiśkę. Musiało. I... się zobaczymy w domu. Więc ludzie, mamy za 9:09. Jesteśmy przed domem Sofii. Ona poszła... jeszcze na chwilę do sklepu zajechaliśmy. Ona poszła wszystko zanieść. I zaraz podjeżdżamy do mnie. Ona mieszka 50 metrów ode mnie. I idziemy do mnie. Nie wiem, czy jeszcze będę nagrywał, ponieważ jesteśmy bardzo zmęczeni. Ja dzisiaj spałem w nocy tylko 2 godziny, dlatego jestem strasznie zmęczony. Nie wiem, jeżeli nie będzie nic po tym, to znaczy to już koniec vloga. Spróbuję coś jeszcze nagrać, ale nie wiem, czy mi się uda, bo jeszcze dzisiaj nie będę tego filmu komentował, jutro dopiero go zmontuję. Nawet nie wiem, nie chcę. Ostatnio grałem w Black Desert strasznie dużo. I właśnie nie wiem, czy nawet będę dzisiaj grał jeszcze. Bo ja grałem tak godzinę, 2 godziny dziennie. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę w ogóle grał, bo już tak jestem zmęczony, że chyba pójdę do domu, wezmę prysznic i chyba padnę w łóżku po prostu. Bo nie dam rady już nic więcej robić, tak samo jak Sophie. I po tym, no, tak, kurwa, język mi się pląta, tak jestem zmęczony. Więc jeżeli chcecie więcej vlogów, stawcie łapeczkę w górę.
dobimy 60 łapek, 60 łapek, zrobię kolejnego vloga, taki update co u mnie, bo mam też nowego zwierzaka, którego bym mogę wam pokazać. I tak, ludzie, jednak się pożegnam tu, to na tyle w tym odcinku. I tak, myślę, że wam się spodobało, jeszcze tak zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym filmie. Na razie.